Dzień dobry wszystkim w kolejnym odcinku. Siema. Także, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, sezon z tym, z belami, znaczy sezon. Pierwszy pokos zakończony, zwiezione wszystko. I oczywiście odklimy gardło mi zawaliło i zatoki, ale to standardowo, także się nie przejmuję. Trochę lipa, ale nic. Mavericka odstawiamy, podczepiamy Szarana. Szaran wrócił do łask. Zmieniłem rolkę, napinacze od paska tego wieloklinowego i jest gitara, tylko teraz musimy napompować koło, bo powietrze zeszło, długo stał. A w Mavericku coś się dzieje, hamulce twarde strasznie się zrobiły, nie wiem, nie zwracam uwagi, nie jeździm tym samochodem, to nie wiem. No i co, no i w sumie jeszcze, jak ono się nazywa, sprzęgło coś tam też się dzieje. To sprzęgło to, ale nie aż tak, delikatnie coś tam, nie bardzo. No jedziemy na borki. Szykować Kubajda, naszego John Deere'a. Mamy trochę roboty, zajedziemy to, zobaczymy co tam jest z tą dupą, co Rychu tam się wpakował w koło dla sąsiada wtedy, co kupował zboże. Aj, ten Ryszard to jo. No i także trochę roboty mamy. No, Szaran chodzi, napompujemy to koło i co? I lecimy z tematem. Musimy zapakować migomat, bo niestety, ale tam korki wywala z inwentarówki, a elektrodówką tą, co tam ciotka ma, to tak trochę słabo będzie spawać. A parę rzeczy jest do zrobienia. No dzisiaj taki pewnie bardziej rozpoznawczy dzień. Tam jest też jeziorko, zabieram żonę ze sobą. I co? I tyle. Tutaj mamy 16 sztuk. Jedna nie nasza. To do stodoły pójdzie, niech sobie stoi na przyczepach na razie. Jak wpierdoli, no to wtedy będzie lipa. No, a my co? Odjeżdżamy Maverickiem. O, Arek już sprężarę ciągnie. Idę mu pomogę, żeby zanieść, to będzie lżej niż ściągnąć. Olbrzymią sprężarkę masz, co? Co? Olbrzymia sprężarka, co? Może ci pomogę, nieść będziemy, co? Będzie lepiej. Ściągnąć to trochę. 200 kg, ale my takie chłopy to... Chłopek dąb. No, szwagier by się przydał. Przydałby się ktoś trzeci, musimy podajnik kosowy najprawdopodobniej wyciągnąć. Nie kosowy. Zbożowy. Nie wiem, któryś podajnik tam Rychu mówił. Zbożowy czy ziarnowy? Ziarnowy, no Boże, dobra. Jeszcze nie myślę dzisiaj z rana, tak jest. Ta, wczoraj piątek był, no. Ta jest. Imieniny matki. Znaczy się kuzynki. My na nią tak mówimy po prostu. Była z moim krześniakiem, a ze swoim synem. No, laweta odstawiona na bok, żeby nie przeszkadzała. No i co? Ty palec mnie boli, a drugą rękę mam zajęto, bo nagrywam. No i tak jak mówiłem, jesteśmy na borkach i coś tu kurczę. Nie wiem, nie pykło. Na to wygląda. Nie wiem, ale patrz, trawa jest, nie? W zeszłym roku tutaj mieszanka była. No, była, no, ładna była w miarę. Nie było co narzekać. A tutaj 6 metrów od drogi jest. Tak jak tam przyjrzeć to się zaczyna. I w tą stronę jęczmienia. I to już ładny. A tutaj mamy. Herbapol. No, trawa, naprawdę dużo trawy jest. Nie wiem o co tu chodzi. Czy to oprysk tego nie wziął od zielska? Czy ptaszki wydziobały ten jęczmień? Czy o co tu chodzi? No trochę owsa jest, no bo było trochę owsa, jak sieliśmy na jesieni. Tam dużo go nie ma, już dużo mniej jest niż było, jak w zeszłym roku kosiliśmy. No ale jęczmień już go powoli. No już go powoli będzie można, teraz trochę popadało, to go wzięło. Nie wiem o co tu chodzi, dlaczego tak jest. Tutaj też patrzcie, taka kępa, jakby taki jęczmień był. Tu jest naprawdę w tym miejscu, plac 5x5, zajebisty jęczmień. A tu obok nie ma. Nie ma nic. Tu jest kawałek. O Jezu, 10 hektarów cały, ale tam jest 3,5, gdzieś tu jest 6 hektarów ponad. 2,5 jest tego, żyta. To gdzieś 4 hektary jęczmienia. To tutaj 2 hektary pewnie jęczmienia będzie takiego. Można przeliczyć, że z 4 hektarów to wyjdzie pewnie tyle co z 2,5 albo 2.
Tak podejrzewam. Przy takim jęczmieniu normalnym. Na pewno nie będzie takiego plonu jak w zeszłym roku. No i do tego trzeba go desykować, bo znaczy jęczmienia nie. Ale tu trawę co tu jest, to ja nie wiem. Oprzędzy to eleganckie moim zdaniem, nie? Nie ma co tu się czepiać czego. Ładne kłosy. No ale dla niego to jeszcze ze 3 tygodnie pewnie. W zeszłym roku jak kosiliśmy jęczmień na zimy, to skosiliśmy tam 20 arów czy 30 od razu przężyta, to było w jednym kawałku, to jeszcze mu brakowało z półtora tygodnia, dwa. Tak samo teraz dla jęczmienia, jeszcze z tydzień, no i przężyta te dwa i pół. Nie no, myślę, w sumie nie, no dłużej. Jeszcze nie wygląda te przężyta do koszenia, ale ładne jest. Przężyto. A tu ten jęczmień. Coś tu nie pykło. Tylko co? Ale kilka dni pogody i jęczmień się nadaje do koszenia. Tylko co zresztą? Czy to pryskać, czy tego nie pryskać? Gość. O, to jest zagadka. Pieczarka, patrz. No, będzie. No, chyba nie, chyba że z robakami. Czym kosić, to jeszcze pół biedy. Tylko czym siekać. Właśnie tego wam nie pokazałem. Ja zaraz wam pokażę. Ja to się za głowę złapałem, co ten Ryszard od Janie Pawlu. Cofnął za daleko i teraz jest akcja. No i co? I jęczmień będzie, ale pszenicy trochę też tu gdzieś jest. Niedojrzałej. Ale to nie problem. Owsa jest. No ale jęczmień jest okej. I patrz. Owiec przezimował. Znaczy no, przezimował zimę, no. A co, miał lato przezimować? Właśnie źle powiedziałem. Przetrwał zimę i nie wszędzie. Posialiśmy właśnie tutaj, był czyszczony ten jęczmień. No i praktycznie go nie ma, ale jednak coś tu jeszcze zostało miejscami. To nic. To nie przeszkadza aż tak bardzo. O, szokolady wylatały. Idziemy robić jelonka i zobaczycie, co tam się odwalało. Podajnik kłosowy do wyjebania. Znaczy się do wyjęcia. Będzie cały robiony od spodu. Patrzcie, co tu się dzieje. Masakra. Co jeszcze? To później już, jak zrobimy wszystko. Dupa. Jest po prostu splaszczona od tyłu. Poszła tak. I tu się rozgięło. Wyszło do zewnątrz, trzeba to wyprostować. To jest pikuś, to nic. To jest też pikuś. To jest też pikuś. Siczkarnia stoi, po prostu jest zdjęta w tą stronę. Trzeba ją odciągnąć. Widać nawet tutaj na śrubie. Tutaj te łożyska to pikuś. To też jest wgniecione, znaczy w tą stronę. Jest bieda. Będziemy wyciągali wszystko. Prostowanie to na sam koniec. Teraz włączyłem mocarnię. Wszystko chodzi dobrze. Odpalił od strzała wcześniej. Ale to... Jeżeli się nam nie uda zrobić tej sieczkarni, to będzie chodziło bez sieczkarni. Podajniku łańcuchy skrócone. W zeszłym roku wszystkie, jednym drugim to jest kłosowy. Nie podoba mi się ten podajnik. Nie podoba mi się to, że musimy go wyciągnąć. Nic mi się tu nie podoba z taką sprawą. Chyba żeby go nie wyciągać i spawać tak, ale to jest bez sensu. Jak już zrobić to konkretnie na lata. No
Oj Boże, Boże. A zaraz żniwa, my tu w dupie jesteśmy. Gorzej. I jeszcze sprzęgło. Tutaj siłownik. Teraz mam pokażę. O, ten siłownik, dokładnie ten. Cieknie, trzeba go wyciągnąć też. Jeśli go wyciągniemy, zabierzemy do domu. Także powiem ci, majster, że w dupie jesteśmy. Powiem to w trzy słowa. Chujostwo, dziadostwo, kurestwo. Aż tak źle nie jest, tylko żeby to wiesz. Czas. Dobra, bierzemy się za robotę. Siłownik trzeba wyciągnąć. Siłownik na pierwszym miejscu. No i podajnik potem. No i co, podajnik właśnie wyciągamy. Tak jak mówiłem wcześniej, tutaj jest trochę lipy, mamy arkusz blachy i gratów dużo, także damy radę. Dzisiaj nie wiadomo, co jeszcze zdziałamy z tym, ale będziemy działali. Tutaj od sprzęgła ten siłownik wyciągnięty i leci z niego tutaj w tym miejscu właśnie. Weźmiemy go do domu, zobaczymy, co tam mu dolega, rozbierzemy go. A teraz co? Ściągacz jest, zdejmujemy właśnie zębatki od podajnika kłosowego. A tutaj mamy pełno gratów. Migomat, sprężarka, wkrętarka, szlifierka, jedna, druga, młotków, kilka, przyłbice, przedłużacze, metrówki, tarcze, wiertła. Wsio, co chcecie. I dzwoni do mnie tata. Dobra, widzimy się niebawem. Panie, nie pukaj tak, kurde, bo podajnik nam psujesz normalnie. Nie ma co psuć. Nie ma co psuć. No, co psuć, no właśnie. W poniedziałek robimy remoncik podajnika. Tutaj, jak palcem pokazuję, tak wszystko będzie wypierdzielone. Były wcześniej tutaj coś kombinowane. Na nicie tu blacha bywa. To wywalimy wszystko. Zrobimy jak trzeba na nowo. Blachę mamy, arkusz cały i tyle w temacie. Także naszą przyczepkę z gratami chowamy przed deszczem i ogólnie. No i spierdzielamy. I spierdzielamy, no bo co? No bo już 16 godzina, zanim zajedziemy. Obrządki tego szmego, tamtego i w ogóle. Jeszcze zebranie z gospodyń wiejskich, to wiecie. To nie są to nie rzeczy, nie? A, weź Arek od razu to łożysko z tym mimośrodem. Bo dwa takie trzeba kupić na pewno. Numerów nie ma, nie? Nie zobaczysz pewnie nawet. Chyba, że ty, ale to... Zamalowany. Ktoś go przyszprycował farbą i gitara, nie? Poszło do Żyda. Tak, dobra, co? Zabieramy ten podajnik trochę dalej, wrzucamy przyczepkę do stodoły i poszli na plażę. Jeszcze się wykąpać? Można, nie? Przydałoby się trochę. Może już pójdę. Ty, u mnie jeszcze za 20. Chyba 20 po. A dobra. Dobra, widzimy się niebawem w następnym odcinku, także do widzenia, do zobaczenia. Naura. Trzymajcie się. I cześć. Zapraszam do subskrypcji i na fanpage'a zapraszam. Facebooka oraz Instagrama. No i łapka w górę i komentujcie. Na snapa nie, bo i tak dużo snapów przychodzi.